Jesteśmy na terenie gminnego rynku, mój ryneczek tak zwany, który wybudowaliśmy dla właśnie między innymi dla takich potrzeb, żebyśmy mieli gdzie organizować różne imprezy gminne. Dzisiaj jesteśmy na pikniku ekologicznym. To, co tutaj widać, jest to robione z projektu, z wojewódzkiego był złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Otrzymaliśmy tam dofinansowanie, zaangażowany w ten wniosek była szkoła i pracownicy szkoły. No i to jest jeden z elementów, piknik ten rodzinny jest jednym z elementów tego całego projektu. Zależy nam na tym, żeby edukować młodzież, jeżeli chodzi o ekologię. No sami również, dlatego też przystąpiliśmy do pieców ekologicznych, zakładaliśmy tam też te solary i te inne rzeczy. Robimy to, co możemy, robimy na co nas stać. A dzisiaj to jest taka impreza typowa dla całych rodzin, bo tutaj tak, są zajęcia dla dzieci, dla młodzieży, będzie jeszcze od 18 podstańcówka dla starszych, także sama nazwa rodzinny to rodzinny. No i dużo atrakcji, i to takie nietypowe atrakcje, bo można sobie wybudować, można wybudować karnik, można tutaj się pobawić na tym torze przeszkód, także no mówię, dla integracji naszego społeczeństwa. Zarzucane jest nieraz, że na tych imprezach na jarmarku wszystko jest płatne, tak. No, nie, no niestety, to są imprezy komercyjne. Tutaj ta impreza jest przeznaczona przede wszystkim dla mieszkańców i przede wszystkim dla dzieci z naszej gminy, chociaż inni przyjadą, to też się cieszymy. I w 90% jest za darmo dla całego społeczeństwa i dla dzieci jest za darmo. Dosadzamy na tym rynku te drzewa. Dzisiaj tu posadziliśmy 70 sztuk drzewek, no i będziemy je pielęgnować, żeby po prostu było jeszcze pięknie, jak jest. Po to jest, tak to było pomyślane, żeby zachęcić dzieci, zachęcić mieszkańców, i oddajemy wszystko. Dziękuję wszystkim organizatorom. Głównie tutaj chodzi mi pana Gwardiaga, nieobecnego, bo pojechał za granicę w tej chwili z naszą młodzieżą, z taki wyjazd Erasmus, oni pojechali do Grecji. On był szczególnie zaangażowany, ale i pozostali pedagodzy. Dziękuję bardzo też dzisiaj dla pana dyrektora Jacka Malarskiego, bo przejął jakby jego obowiązki. No, pracownikom Centrum Kultury, no i wszystkim tym, którzy dzisiaj przyszli, którzy się zaangażowali. Dla kół gospodyń wiejskich również, bo wystawiają panie stoisko i też również będzie tam wszystko bezpłatnie. Miasto śpi, wciąż pada deszcz, na ulicach senny szept.